Robert De Niro, Susan Sarandon, Diane Keaton, Topher Grace, Robin Williams i co? I nic. Niestety. Cześć, nazywam się Marcin Skruch i witam w moich recenzjach. Mowa oczywiście o filmie Wielkie Wesele. Doborowa obsada. Nie najlepszy film, ale po kolei. Akcja filmu rozgrywa się na kilka dni przed weselem. Przybrana matka pana młodego, zaraz wyjaśnię o co chodzi, pojawia się w domu trochę wcześniej. Komplikuje to sprawy, jest kilka niezręcznych, aczkolwiek zabawnych sytuacji, ale jest w porządku. Potem, w międzyczasie, okazuje się, że przybywa jego siostra, przyrodnia siostra, bez swojego narzeczonego, z którym powinna się pojawić, ale nie, więc jest wielki problem, ponieważ zawsze to była ta dobra. Ojciec, artysta, alkoholik, grany przez Roberta De Niro, za bardzo nie wie sam, gdzie ma się podziać w tym wszystkim. Rodzice panny młodej to jest po prostu Barbie i Ken. Ona po 60 z licznymi operacjami plastycznymi, z której się wszyscy nabijają. On finansista, który ma dosyć konkretne problemy finansowe. A na domiar złego pan młody dowiaduje się, że jego prawdziwa matka, biologiczna, przylatuje za granicę, żeby być na tym weselu. Okazuje się, że ona jest katoliczką z dziada, pradziada i stety albo niestety wszystko musi być w porządku. Jak to wyjdzie? Zobaczcie sami. Pomysł fajnie, co nie? Jest wiele możliwości i naprawdę tylko mieć nadzieję, że takie gwiazdy zrobią z tego super film. Niestety się nie udało. Od razu jak zobaczyłem film, miałem skojarzenia z polowaniem na druhny. Ale tamten film był zabawny, tamten film był śmieszny, nie było gwiazd, bo tak naprawdę największą gwiazdą tamtego filmu to był Christopher Walken. No i może Owen Wilson, bo Jane Seymour i reszta to już albo po największych sukcesach, albo dopiero przed, więc nie byli wtedy jeszcze znani. A tutaj gwiazdy są, proszę bardzo, De Niro, artysta alkoholik, rewelacyjna rola. Susan Sarandon, jego partnerka, kochanka, najlepsza przyjaciółka jego byłej żony, granej przez Diane Keaton. Księdza zagrał Robin Williams, więc też super. Księdza byłego alkoholika, co też jest ważne podkreślenie. Topher Grace, Catherine Hegel, mnóstwo i nic. Po prostu wygląda na to, że te wszystkie gwiazdy chciały chyba uszczknąć coś dla siebie i z tego nic nie wyszło. Dlatego niestety w mojej ocenie 1.6 film dostaje niestety tylko trójkę. Za zmarnowany potencjał. Nie wiem jak to się stało. Czy było tak, że zbyt wiele gwiazd i każda się, ja już wcześniej wspomniałem, coś dla siebie uszczknąć i nie było chemii, nie wyszło. A może odwrotnie, może scenariusz był od początku słaby, beznadziejny. No i ktoś tam stwierdził, że dobra, no to wypniemy tutaj De Niro. Niedawno były poradniki podzemnego myślenia, tam został fajnie wypadł, będzie dobrze. Susan Sarandon zawsze dobry poziom, przy okazji Diane Keaton, kilka młodych wilczków. Ale się nie udało. Niestety nie udało się. Film nie jest śmieszny. Naprawdę ogląda się go jak komedię familijną dla dzieci, aczkolwiek dzieci nie mogą go oglądać, bo jest wiele nagości, jest wiele przekleństw, jest wiele seksu. Także ktoś zrobił produkt, który nie trafił z gustem. No a niestety film, który wszedł na światowe kina ponad miesiąc temu, film kosztował 35 baniek, oczywiście dolarów, zarobił niecałe 20 przez miesiąc, więc chyba się nie wróci i wygląda na to, że nie tylko mi ten film się nie podobał. A według was, który film z gwiazdorską obsadą ma największy zmarnowany potencjał? Bo takich filmów było kilka, chociażby The Gangster Squad ostatnimi czasy z doborową obsadą. Filmów takich było mnóstwo, dajcie mi znać, zostawcie komentarz pod recenzją, które według was były najsłabsze. Ok, dziękuję bardzo za oglądanie mojej recenzji. Jak zawsze zapraszam do komentowania, subskrybowania. Jeżeli podobała Wam się to, zaraz widzicie, zaraz to się pojawi. Więcej recenzji możecie oglądać i widzimy się następnym razem. Cześć!